A zgadnijcie, kochani, gdzie teraz jesteśmy? A jesteśmy w kopalni Złota Aurelia. Historię opowiem wam później, ewentualnie w środku, jeżeli będzie jakiś przewodnik, jeszcze tego nie wiemy do końca. Ale jest ogromna skarpa. Tam na górze Adam mówi, że jest cmentarz. Mam nadzieję, że więcej się dowiemy w środku. Tak więc do zobaczenia na miejscu. Wielki wyczyn, bo samolotki powyżej kilograma było wyrobane w historii. Jeszcze 17 roku kilo 200 się trafił jeden. Ale to dawno i nieprawda. No i Henryk Brodaty postanowił coś z tym zrobić. W sensie tu wiadomo było od dawna, że to złoto jest, ale jakoś sensownie go nie wydobywano. Więc Henryk Brodaty wymyślił, że sobie ściągnie tu górników, no dzisiaj się mówi z Niemiec, ale generalnie z zachodniej Europy, bo tu i Wawelowie byli jacyś tam, no generalnie z zachodu po prostu. Żeby ich zachęcić, bo to nie garnęli się, żeby tu jechać, to nadał złoto ryj prawa miejskie, magdeburskie, czyli znane tym, że ludziom z zachodu. I oni tu jechali dość tłumnie, 2,5 tysiąca ludzi tu było w 1241 roku, akurat ta data jest łatwo odnajdywalna w różnych źródłach, bo to jest najazd tatarski. A skąd jesteście w ogóle? Lublin, Rzeszów. No, bo u was rycerstwo dało ciała, po sądowie, że nie potrafiło zatrzymać tych Tatarów. Oni przyjechali do nas i dopiero nasi ich zatrzymali. Widzisz? Ale takich zatrzymali, że nic nie zostało i z naszych, i z górników złotych. To ja stanę po tej stronie, bo ja ze złotoryi. No. I czyli w XIII wieku się już skończyło to wydobycie takie przemysłowe, gigantyczne. Potem jeszcze te kopalnie bokami robiły do XVII wieku, ta konkretna w 1653 ostatnio jest zlankowana, od tego czasu stoi. I pomijając jakieś dzikie poszukiwania gdzieś tam za komuny, takie hobbystyczne, to właściwie można powiedzieć, że jest w oryginalnym stanie zachowana, jest tylko oświetlenie zrobione, tam jest strop odparty w jednym miejscu. I tak to stoi. To one generalnie funkcjonowały, dopóki byli Piastowie Legnicy, bo to oni tym trzęśli. Jak się Piastowie skończyli w XVII wieku, to i pomysły na wydobycie złota się skończyły. Chociaż w międzywojniu jeszcze była kopalnia jedna w Nowej Ziemi, jak się na Jelenią Górę wyjeżdża, no, tam jeszcze chyba jest ta sztolnia drożna nawet. Jest. Chciałoby się tam chodzić, szczerze mówiąc. No złoto też jest, bo tu złoto w rzekach, w strumykach. Były łebki z Holendrzy, dzisiaj byli kamperem, takie mieli dzieciaki, ja wiem, po 4, po 5 lat kupili michę, dzieci poszły, za chwilę przyniosły dwie drobinki, takie malutkie, bo malutkie, ale przyniosły. No do tego rubin, szafir, granat się trafia, zresztą zobaczycie tam na takim szosach, bo tam faktycznie będzie. Tak. Wojcieszyn to jest rzeczywiście najlepsza miejscowa w tej chwili, pomijając jakieś takie poboczne strumyczki w stronę Zgorzelca i tak, do których się nikt nie przyzna, czy ten, bo tak, to tak, pewnie, tak. Absolutnie. Ja wczoraj miałem taką przyjemność, wiesz, pojechać i byłem w 9 różnych miejscach, kopałem 9 różnych rzeczy, czyli oliwiny, ametysty, ale byłem celowo doprowadzany do miejsca, gdzie one są. Wiesz, ja wchodziłem, spędzałem godzinę czasu i wyciągałem. Znaleźć, tak? Tak. Byłem przez gościa, wiesz, zaprowadzony dokładnie w miejsca, gdzie on poszukuje i po prostu, wiesz, to co ja miałem na liście, to ja sobie wczoraj bez najmniejszego problemu w jeden dzień, 9 różnych miejsc. Z tego nowego kościoła, czy jakiś inny? Wiesz co, nie, z Łukaszem byłem. Z Łukaszem byłem, z poszukiwaczem złota. Co tutaj agaty chyba najbardziej są popularne? Nie? Agaty, ametysty, szafiry. Ale ametysty tu, czy gdzieś pod Szklarską Porębą? Pod Szklarską Porębą, tak, żeśmy podróżowali. Kryształy górskie też? Też kryształy dostały, też znalazłem ładne kryształy, dwa dymki, chłopaki dostali po sztuce. Ale między innymi też takiego, te dendryty strasznie mnie interesowały, naprawdę strasznie mnie interesowały i chciałem takiego znaleźć. I wczoraj znalazłem takie naprawdę trzy przepiękne. Ale to na polu przecież. Tak, ale to jest dlatego ci tłumaczę, że miałem cele. No. I on po prostu mnie zaprowadzał w miejsca, gdzie takie rzeczy występują, co nie? I wiesz, i chciałem właśnie te dendryty znaleźć i no i znalazłem wczoraj naprawdę trzy piękne. Chłopaki też dostali po sztuce. A ja sobie skreślałem po prostu z listy marzeń, co nie, co chciałem. Co jeszcze zostało na tej liście? No w sumie już nic. Jeśli diabaz, to diabazy mam, ale nie, wiesz co, większość minerałów mam już skreślone ze swojej listy, wiesz, mam przepięknego szafira, no mam wiele rzeczy, co nie? I tak sobie dokładam, co roku przyjeżdżam, bo te mistrzostwa to też jest moje dziecko. Ja też jestem współorganizatorem, wiesz, i sponsorem i tak co roku przyjeżdżam i co roku w międzyczasie sobie dokładam coś do listy. Także to co widzicie to jest stan z połowy XVII wieku z jakimiś tam drobnymi, naprawdę bardzo drobnymi interwencjami. Możesz iść, bo ja nie nagrywam, to jest to jasne. Oni będą słyszeć, jak będzie coś tam wyglądał. To już za wiele nie powiem, zbiorąc się jak ten co jest tutaj. Wiem, że to jest diabaz, bo mi powiedzieli.
aby chłopaki spojrzeli na przykład po ścianach, jak widać w wielu miejscach, no jak to było kute, co nie? Widać ślady młota i itd. A tam oryginalne narzędzia jeszcze mamy na wyjściu, bo pokażę, znalezione tutaj w latach 90. No i tu już widać, co ta skała zawiera, widać te ruby żelaza wyważące. Widać tam związki miedzi na zielono. No, jeżeli jacyś magicy dopatrzyli się srebra, to i udziono, na pewno jest, tylko nie wiem, czy jego można zobaczyć. Trochę wątpię, ale generalnie gdzieś na pewno jest. Ale tu fajnie rzeźko. Uważaj, bo masz jeden. Co jeszcze macie dzisiaj do zobaczenia? Wiesz co, wracamy. Wracamy dzisiaj już pod takim, byliśmy przed chwilą na baszcie. Tak, rewelacja. No i teraz kopanie nam jeszcze udało. Chłodno. Fajnie, chłodno rzeźko. To jest już w i tu złota jest dużo. Znaczy fundamenty szubienicy. No. Nie wiem na ile jesteście hardkorowi, no bo to same fundamenty, ale jest wizualizacja z boku taka wyszła, najmniej fajna. A jak chcecie taką, żeby można było używać w kompletu, to pojstrzowie. To tam jest najlepiej zachowana w Polsce. Ale niziutko, słuchajcie kochani. A powiem mi, to gdzie się kopie tutaj bliżej? Powiem mi później. Ja nie trafiłem na bazaltu, ale jakoś nie trafiłem. Prawo, nie? Ale też nie bardzo szukałem. A jeszcze tu możecie zerknąć. Jest tutaj dobra, prawdopodobnie mam nawet w tym, co ci pokazuję, jakie okazje teraz zostały wyczerpane. Ten najludniejszy fragment przez magików, który się podobno na tym znają, szacowany na średnie wiecze. Tak. Ten najludniejszy. Być może nawet ten XIII wiek, jak się wszystko zaczęło, chociaż tego to już nikt nie potwierdzi. Ale to jest jeszcze robione metodą rzeźbiarską, czyli młot przecina. Tu był i z Heidelbergu jakiś gościu i od nas zaniechany. Podobno to jest właśnie w technice średniowiecza wykonane, a później się przenieśli już na kilofę, a kilofami to już taką manianę robili, jak to widać. Czyli aby do przodu. Nieźle. No słuchajcie, miejsce warte odwiedzenia. Naprawdę. No to jest bardzo. No tu widać jakieś wiercenia w miarę współczesne, nie wiemy kiedy to było. Złodzieje! Nie, to zależy z jakiej perspektywy. No. Tak, ta szkolenia przez lat 70. była otwarta normalnie. Ja wiem. No, 75, 6 jakoś tak. Jakoś tak, no. Wstawili. I to miasto tym zarządza, tak? Czy? To jest urząd miasta poprzez Złotoryjski i ośrodek kultury. Tak. Kasiu. Do tej komory też można spokojnie wejść. Elegancko. Tam jest. W tej kompanii głosy. Proszę? Skąd słychać w tej kompanii głosy? Z góry. Czyli z tutaj jest połączone? Czy tutaj te boki, może toalety, czy coś? Czy jak? Czy tak, nie no. Słuchaj, będąc w tej komnacie sam, bo ja tutaj też przychodzę często, wcześniej przychodziłem sobie nawet w nocy. Zjeżdżają na linię, czasem znajduję pana. A tutaj zjeżdżają na linię stamtąd z góry, tak? A nie. Ja nie chodziłem tam, tak jak chodziłem, normalnie miałem klucze i te. I no było słuchać zdecydowanie, jak ktoś kaszlał, nie masz na kamerę. Ma daje radę. Kochani, coś niesamowitego. Nie wolno pracy pić ani wybrać. Naprawdę. Kurde, jak ręcznie można wydrążyć taki tunel po prostu. Coś pięknego. No. O tym szybie swojego czasu głośno było, bo to znaleziono w latach 90. przez przypadek. Jak tam duże garaż stagali, garaż się zaczął zapadać, to się wtedy okazało, że coś tu jest. Bo Niemcy go zasypali w 48 do widzenia i oni nikt nie wiedzą. Oczywiście wielkie poszukiwania były, nie wiem, wtedy jeszcze złotego pociągu chyba nie było. Nie. Wrocławskie złoto było na tapecie, ale to jest ta sama bajka. Więc zostało to dokładnie wszystko wywiezione, wyczyszczone. Finalnie znaleźli tu hełm, zdaje się, jeden i karabin. Aha, ale kruszyc jakiś wyszedł, tu złota nic. Czy słyszałem taki samolot, nieduże rzekomo, co to czyścili w kopalni, ale to takie tam, powiedzmy,
Chociaż to jest resztka żyły takiej, w której coś mogło być. Ale to ja tego nie wiem. Gdzie masz tą żyłę? No, ano? Działali. Niewykluczone w ogóle, że ten szyb jest przedłużeniem tej żyły, bo nie ma żadnego sensu. Nie było potrzeby ich z góry wyciągać. Na wentylacyjny to jest za ładne. I my tak na dobrą sprawę nie mamy pojęcia, jak chorej. Tym bardziej, że on jest rozdany od góry, więc niezależnie od tej sztoni na dole. Czyli też jest, że mogli przypadkowo tutaj dojść. Być może, to pytanie po co do góry. No, no, może by było blisko, nie? To jednak i on jest tak naprawdę konkretnie zrobiony. Widać, że to jest ręcznie. Na pewno gdzieś jest, tylko ja go nie widzę. Czyli on sporo. On ma 25. Co liny? Że o, po deszczu to nie było wpadało. To czym on jest przykryty, ja nawet tam nie chodziłem w każdej chwili z domu. Te wszystkie kamienie, to leci po deszczu, beton. Kostka brukowa. A dał obrada jakoś to legalnie, nie wiem, zjechać tam? Tak, rzeczywiście. Legalnie? No. Znaczy, w kontekście legalności to ja się nie wypowiadam, bo nie mam pojęcia, jak to działa. A. Czyli jak to nie jest zabezpieczone w żaden sposób, to po prostu... Jest tak, że się przez przypadek nie da wpaść, jeżeli ktoś... No, przez przypadek. Ktoś nie chce, to nie wpadnie, nie? Ale to tam nawet... Nie ma tablicy, że to jest werbu prywatny czy coś, więc ja nie wiem, jak to prawnie wyglądało. Nawet jak ktoś wyjechał i wypały przyjechały, to podejrzewam, że nikt nie zrobił jego połączenia. Natomiast nie byłoby problemu, jeżeli macie sprzęt w mieście się zapytać za formalności. No tak, trzeba urzędu miasta było się zapytać. No, nie, tak sobie myślałem tak przyszłościowo, na przykład na kolejną gdzieś tam w przyszłym roku, za rok, za dwa, za pięć, jakąś taką właśnie wyprawę, co nie wiem, coś w tym stylu. Ale to, no. Na pewno jest to załatwienie, jak się tam powiesz, że jakiś nie, pomocyjny czy coś, to... Tak. Bardziej, że wiesz, proszę. I wchodzisz. Mhm. Jeszcze zdjęcie musi Ada się zrobić. No, ale to fajnie wygląda. Naprawdę. Dzieciaki musimy to zabrać. Dzieciaki można na przechowanie zostawić na wieżu. A nie ma sprawy, to. Nawet nie musisz zostawiać, możesz z góry wepchać. Z miłą chęcią. No. Nie, oczywiście żartuję. Co, to jest drzewo? Czy tak się rozłączyło teraz? Tutaj? No. Nie, to rozmokło, to jest kisiel. No. Idziemy. O, to nie jest ten? No nie wiem. Siasiu już złoto zaraz. Uciekaj! Uciekaj stąd. Dobra, tutaj na kaczuszkę. Gęgęgęg. I tak to wygląda, kochani, ale dosyć długi ten szyb jest, nie? Nawet jak jest jeden tylko dostępny. A tam po prostu rzekę ziomo? Tak, tutaj jama jest. I koniec misji, ale zobaczcie, jakie tu kolory są. Wow, na to piękny obraz. Wow. Lecimy dalej, kochani, kolejny tunel. Kurde, z moim brzuchem to naprawdę ciężka przeprawa. Ale robi to robotę. Dobra, no to macie latarkę, bo się wszyscy nie zmieścimy. O, ja już wchodzę. Ja już wychodzę. Czas. Tutaj wakacje można spędzać, kurde, w takiej temperaturze. Taką pogodę jak dzisiaj to tak. Tak, tak. Już wczoraj. Ale nie ma. Jak przyjedziecie za 500 lat, to stalaktyty już będą takie ładne, bo na razie to zaczynają dopiero. Fajnie, no. Spoko. No i to najbardziej chyba widać to wszystko, co ze skały wyłazi. Najlepsze, chociaż tu jest i 40 metrów nad nami cmentarz.
Ale współczesny czy jakiś stary? No, generalnie. Od średniowiecza do dzisiaj. Kula, bo to branża odporna na kryzysy, więc cały czas prosperuje. Oryginalnie nad nami miasto było, ta najstarsza część, ale że miasto się nie mieściło na tej górze, bo ona jest stroną, to miasto poszło tam, gdzie jest dzisiaj, tu został goły kościół. No jak był kościół, no to już wiadomo. Musiało obrosnąć grubami. Cyk. Kochani, zapraszam was do Złotoryi. Zapraszam was, bo naprawdę warto. Jest naprawdę dużo miejsc do zwiedzania. Czekaj, tak, tak? Może o tak, stąd. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry wszystkim. Kochani, bardzo fajna wycieczka. Co mogę powiedzieć? Adam, mistrz. Mistrz, ale teraz... Generalnie zwiedziliśmy to, co mieliśmy zwiedzić, jak kiedyś wydobywali to złoto. A teraz jedziemy pukać. I mam nadzieję, że coś nam się uda, no bo dzisiaj... Dotknąć ja nawet, właśnie, ale tak. Ja się właśnie boję, że Sasio wejdzie i nie będzie chciał wyjść z boku. Ja wam powiem tak, dzisiaj mam 10. rocznicę ślubu i muszę coś znaleźć. O, ty na głowę uważaj. To nie on, to ja. Ale no to ty bardziej. Ty będziesz potrzebny. Tak. To ślisko to by wyciągnął. Rewelka. Nie? Naprawdę. Kurde, te wąskie korytarze. Niektórzy to by się chyba bali, nie? Tędy przechodzić. Niektórzy się boją, a niektórzy się nie mieszczą. A, to o, też. To też może być. Ma tu się jakieś świecło. Ale to bardziej może to srebro, co widzieli. No, są takie, są drobinki takie, faktycznie. Ale z czego to? To już to woda prawdopodobnie po prostu pryzmatuje. No, może i tak. Prokatem sięgnęli do efektu. Upanowali. To będzie Sasio, ty z tej kopalni dziś, czy nie? No, może. Podobało się, co? Masz kilo? A ja tu zostaję. Kawalnie. Spok. Jest pięknie. Pan mówi, że też zostaje. Ja to przyjdę jutro znowu. O, ale mi kapło naruszyło. No, nacieki. I tu jakaś kolejka szła tędy, czy nie? Prawdopodobnie na pewno nie. Tu jest ta jakby żyła szła kiedyś, nie? Z tego. Tu jest jakaś taka, ale to jakaś śrudy, nie? To już żelaza chyba bardziej. A się popatrzcie jak tego. Mama, dla mamy tam. Dla mamy. Mamo, mamo. Ja tu byłem, to fajnie, że będziecie. Nie? No, spoko. Co? Wiesz, jak wybite było. Ostro. O, tu już lepiej, może wbięta trochę przyprosto. Posłuchaliśmy o historii, o wszystkich prasach wydobywczych. Naprawdę. Rewelacja. No i Sasio... Ja w ogóle to podziwiam, że w tamtym okresie oni, wiesz, no tyrali ostro, nie? I Sasio żyłe znalazł. Tak. Tyrać tyrali, ale zwróćcie uwagę, że tutaj ta kopalnia się sama odwadnia. Ona jest tak wyduta, że woda sobie wypływa, więc jej się nie da zalać, chyba że się zablokuje wejście. No, ona się sama wentyluje, nie ma szybów wentylacyjnych, a powietrze cyrkuluje, też gra wysokiego wszystko. No. To wygląda siermiężnie, ale tylko takie smaczki technologiczne. No. Jak ja bym to wykuł, tam się udusił tej kopalni, bo zaraz by coś tam tlenem. Powiem ci, że no tak. Tym kontekstem to nawet nigdy nie myślałem. No, ale to już wtedy technologicznie do tego dobrze podeszli, nie? A rzeczywiście, jak otwierasz, wiesz, przednie drzwi, to od razu czuć taki chłód, co nie? No i tutaj nawet jak przejdzie cały dzień, gdzie to powietrze jest dalej tu wyczyszczutkie. Więc ono po prostu próba, jak się zapali pochodnie na końcu. Już wychodzimy z kopalni. Kochani. Reportaż przewodniczo cichy, bo prawie nic. Prawie nic nie mówiłem. Tu macie. Wyciągnięcie tego szybu w 90-tych latach to wyciągnęli, także to dokładnie tymi narzędziami było wykute. Taka zjedzona łopata. Mhm, spoko. Ty jaka tarantula tu przybiegła. Fagierki, patrzcie. Patrzcie, jak kiedyś produkowali narzędzia. No. Można się czegoś nauczyć, żeby takie sztabki wyciągać. Co nie? Zobaczę, bo.
Wujek mi się odbija. Przepraszam, przepraszam. Tu macie płuczki. Elegancko. A tu macie jeden wagon z kolei. Tak więc kochani, bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tej naszej wspaniałej przygody. No i widzimy się kolejnego dnia. Hej. Czyli za 15 minut.